Kiedyś, dawno, napisałem wiersz w środku życia. Po końcu świata, po śmierci, znalazłem się w samym środku życia. Stwarzałem siebie, budowałem życie. Ludzi, zwierzęta, krajobrazy. To jest stół, mówiłem. To jest stół. Na stole leży chleb, nóż służy do krajania chleba. Chlebem karmią się ludzie, człowieka trzeba kochać. Uczyłem się noc i w dzień, co trzeba kochać. Człowieka odpowiada. Poeta. Poeta jeszcze nie zrozumiał, że nóż służy do urzynania głów. Do urzynania nosów, uszu. Do czego służy nóż? Do obcinania głów wrogom. I do czego jeszcze służy nóż? Do obcinania języków, które mówią w obcym języku? Do czego służy nóż? Do rozcinania brzuchów ciężarnym kobietom? Do wycinania piersi karmiącym matkom, do ucinania genitaliów, do wydłubywania oczu i co tam jeszcze można zobaczyć w telewizji, usłyszeć w radio, czy przeczytać w gazecie. Teraz, kiedy mówię te słowa, spokojne oczy matki patrzą na mnie. Patrzą na moją rękę, na te okaleczone, oślepione słowa. Oczy naszych matek prześwietlają nasze myśli, serca. Są naszym sumieniem. Sądzą nas i kochają. Matka patrzy na syna, kiedy on stawia pierwsze kroki, a potem, kiedy szuka drogi, patrzy, kiedy odchodzi, ogarnia swoim spojrzeniem całe życie i śmierć syna. Może te słowa trafią do matek, które porzuciły swoje dzieci gdzieś na śmietniku, albo do dzieci, które zapomniały o swoich rodzicach w szpitalach i przytułkach. Człowieka trzeba kochać. Nie Polaka, Niemca, Serba, Albańczyka, Żyda, Włocha, Greka. Trzeba kochać człowieka. Białego, czarnego, żółtego, czerwonego. No wiem, że te moje żebracze treny są pozbawione dobrego smaku i że z rzeczy świata tego zostanie tylko wielki, genialny Norwid powiedział, z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie. Dwie tylko. Poezja i dobroć. I więcej nic. A wielki Don Kiszocie. Zostało nic. Jeśli my, ludzie, nie pójdziemy po rozum do głowy i nie zrobimy z tym rosnącym, wielkim nic. Właśnie to, co się stanie. To co? No nie bój się, powiedz. To zgotujemy sobie takie piekło na ziemi, że Lucyfer wyda nam się aniołem. Wprawdzie upadłym, ale niepozbawionym duszy. Polityka zamieni się w kicz, miłość w pornografię, muzyka w hałas, sport w prostytucję, nauka w religię, religia w wiarę. Modlę się, Panie.
ale się nie korzy. Twarde są słowa modlitwą zrodzone. Daj mi wytrwanie i siłę Boże. W tym życiu, co będzie twórcze i szalone. Daj mi, o Panie, poczynań płomienność i nieugiętą daj ku sobie wolę. Niech życie moje zwie się wieczna zmienność, wiecznej jedności na duszy cokole. Ale pamiętaj, gdy padnę, nieszczęście moje wielkie w twarz ci cisnę, Boże. Wiedz, wzniosę w górę dwie żelazne pięście, oczy spłomienie, spojrzę i zagrożę.